Cześć, ja jestem Michał, a w dzisiejszym odcinku El Clasico już dziś, Barcelona i Real będą dzielić hotel. Ancelotti podpisze kontrakt z angielskim klubem. Maciej Rybus po operacji. Ronaldo i jego nowy apartament. Neymar o swojej przyszłości. Bale i Militao bawią się na ławce. Jeżeli nie subskrybujesz kanału, klikaj czerwony przycisk na dole. No i jeżeli czekasz na dzisiejszy mecz FC Barcelony z Realem Madryt, no to zostaw łapę w górę, ja też w takim razie będę musiał chyba zostawić łapkę w górę. Dzięki za wszystkie pozytywne oceny, za komentarze, bardzo dziękuję. Zapraszam Cię do darmowej przeglądarkowej gry w footballteam.pl. Jeżeli się nudzisz, warto popykać, ja tam gram. Jeżeli masz plus 115 overall, to możesz nawet dołączyć do mojego klubu. A jeżeli dopiero zaczniesz dzisiaj, no to zarejestruj się z mojego linku, ponieważ dostaniesz 200 punktów energii na start. No i życzę miłego oglądania. Jak typujecie El Clasico? Wygra Barcelona czy Real? Chłopacy z kanału Obstawiamy przygotowali dla Was typy i konkurs 50 zł do wygrania. Sprawdźcie ich film, link znajdziecie w opisie. Z racji takiej, że już dziś wieczorem El Clasico, przygotowałem dla Was zagadkę dotyczącą właśnie derbów hiszpańskich. Jaki wynik padł w ostatnim starciu Realu Madryt z FC Barceloną? Odpowiedź standardowo poznacie na końcu materiału, a Was zachęcam do sprawdzenia się i podania rozwiązania zagadki w sekcji komentarzy. Powodzenia! Już dziś, 18 grudnia o 20:00, prawdziwa uczta i święto, na jakie czekała duża część kibiców futbolu. Na Camp Nou FC Barcelona zmierzy się z Realem Madryt. Stawką tego hitu będzie objęcie lidera w hiszpańskiej La Liga. Oba kluby znajdują się na samej górze tabeli i mają po 35 punktów. Już wiemy, że w ostatnim w tym roku El Clasico po stronie Barcelony z powodu kontuzji nie zagra Ousmane Dembele. Królewscy natomiast będą musieli sobie poradzić bez Edena Hazarda, Marco Asensio czy Marcelo. Będzie więc to niełatwy orzech do zgryzienia dla gości, szczególnie też, że jest to mecz na nie swoim terenie. Chociaż z drugiej strony, jak sam powiedział w wywiadzie dla marki Lionel Messi, gra na własnym stadionie nie musi być wcale łatwiejsza. Kiedy gramy na Bernabeu, pojawia się dużo więcej wolnej przestrzeni. Rywale podchodzą wyżej, bo mają taki obowiązek będąc gospodarzami. Ludzie ich do tego zachęcają. Na Camp Nou Real ma inną taktykę. Wyczekuje nieco bardziej z tyłu, jest bardziej zwarty i wychodzi z kontrami, bo ma szybkich zawodników. Na Bernabeu gramy jak równy z równym przez 90 minut. U nas jest trudniej. Jak pamiętamy, do tego starcia między FC Barceloną a Realem Madryt miało dojść pierwotnie 26 października. Jednak z powodu zamieszek i przez napiętą sytuację polityczną w Katalonii, mecz ten został przełożony. Tak naprawdę, jeżeli chodzi o bezpieczeństwo, to nigdy nic nie wiadomo. W zasadzie El Clasico może zostać nawet odwołany na samą chwilę przed pierwszym gwizdkiem. Ze względów bezpieczeństwa i Real Madryt i FC Barcelona pozostaną w hotelu Sofia niedaleko Camp Nou. Oba zespoły mają także wyjechać w podobnym czasie na mecz. Miejmy nadzieję, że to pomoże uchronić przed potencjalnie przykrymi incydentami. W zasadzie to miejmy nadzieję, że w ogóle do takich nie dojdzie. Zarówno Zinedine Zidane, jak i Ernesto Valverde pogodzili się z tą sytuacją. Tak na temat wspólnego hotelu wypowiedział się Hiszpan. To niewielka zmiana, nie ma dużego znaczenia. Zjemy w hotelu i potem udamy się na stadion. Nie jest to dla nas żadnym problemem. A tak odpowiedział francuski szkoleniowiec. Będzie inaczej, normy to normy. Powiedziano nam, że musimy wyjechać z hotelu razem i tak zrobimy. Nie mam nic więcej do powiedzenia. Najważniejsze jest to, że rozegramy ten mecz. Spotkanie będzie można obejrzeć w telewizji Eleven Sports dziś o 20:00. Kartka z kalendarza. 18 grudnia 1948 roku na świat przyszedł Adam Musiał, były polski piłkarz i trener. Zdobywca trzeciego miejsca na Mistrzostwach Świata w 1974 roku. Tego samego dnia 1990 roku w Wilnie urodził się Arvidas Novikovas, piłkarz Legii Warszawa. Ostatni gwizdek solenizantom życzy wszystkiego najlepszego z okazji ich święta. Jeszcze niedawno, bo jakiś tydzień temu, piłkarskie media obeszła informacja o tym, że Carlo Ancelotti został zwolniony z Napoli, bo nie potrafił sobie poradzić z szatnią, a teraz dobiegają do nas informacje, że jeszcze w tym tygodniu ma on podpisać kontrakt z angielskim Evertonem. Włoski trener długo na bezrobociu nie posiedział. Sky Sport donosi, że najpóźniej dzisiaj ma zostać to oficjalnie ogłoszone. Bardzo możliwe, że kiedy to oglądacie, Ancelotti jest już trenerem angielskiej drużyny. Jeśli Włoch rzeczywiście objąłby drużynę dzisiaj, jego debiut wypadłby na ligowy mecz z Arsenalem 21 grudnia. Zapowiada się całkiem ciekawie.
Na temat potencjalnego zatrudnienia Ancelottiego w Evertonie wypowiedział się były piłkarz Evertonu Kevin Campbell. To teraz próba dla władz Evertonu. Mają szansę zatrudnić menedżera, który jest urodzonym zwycięzcą. Goście, którzy wcześniej pracowali w tym klubie, byli także zwycięzcami, ale nie można ich porównywać do kalibru Ancelottiego. Włoch dokładnie wie, co powinien zrobić z tym zespołem. Wie, jak poukładać wszystko na murawie. Pozyskanie tego trenera byłoby kolejną rewolucją. Mam nadzieję, że Duncan Ferguson pozostanie w sztabie trenerskim. Dobre wieści dochodzą do nas od Macieja Rybusa, który pomyślnie przeszedł zabieg. Piłkarz na Twittera wrzucił zdjęcie z podpisem. Już po zabiegu, wszystko ok. Po nowym roku startuje z nowymi siłami. Co się działo z obrońcą Lokomotywu i co to był za zabieg? Polak od dłuższego czasu zmagał się z problemami z pachwiną. Piłkarz przeszedł operację, by nie ryzykować pogłębienia się urazu. Rybus dostaje regularne powołania do kadry Jerzego Brzęczka, jednak w ostatnich meczach reprezentacyjnych nie zagrał właśnie z powodu bólu. Liczymy na powrót do zdrowia, do treningów i regularnych występów w klubie, bo już za pół roku chcemy zobaczyć Macieja Rybusa w formie na Euro 2020. Czas na coś plotkarskiego, okołofutbolowego. Jak wiecie, piłkarze światowej klasy lubią inwestować w coś pieniądze. Często są to nieruchomości. Ostatnio Cristiano Ronaldo postawił na inwestycję w apartament w Lizbonie. Musiał się jednak trochę wykosztować, bo według Daily Mirror za 280-metrową luksusową posiadłość Portugalczyk wydał 7,2 miliona euro, czyli ponad 30 milionów złotych. W zamian za taką cenę gwiazdor Juventusu ma 3 sypialnie, basen, siłownię oraz własne spa. Do tego piękny widok z okna, który jest rzutem na okolice, w których Portugalczyk dorastał grając dla Sportingu. Podobno po zakończeniu kariery Cristiano ma osiedlić się tam na stałe. Teraz jednak o tym nie myślmy i miejmy nadzieję, że jeszcze kilka lat pooglądamy CR7 w akcji. Mimo wszystko gratulujemy zakupu i wierzymy, że apartament ten będzie piłkarzowi dobrze służył. Prawdziwego Neymara zna tylko kilka osób, tylko rodzice i przyjaciele. To, kogo ludzie widzą, to zupełnie ktoś inny. Prawdziwy Neymar jest bardzo spokojny, bardzo szczęśliwy. Jest kimś, kto bardzo lubi przebywać ze swoimi przyjaciółmi i rodziną. Lubi także cieszyć się życiem, jak wszyscy inni. Każdy ma swoje małe niedoskonałości, tylko Bóg jest doskonały. To wypowiedź Neymara, wypowiedź, która została opublikowana na łamach France Football. Rozmowa ta została nazwana jako spowiedź. Nie bez powodu. Piłkarz próbuje w niej wyjaśnić i udowodnić, że to, jak jest często przedstawiany w mediach, jest zwykłym kłamstwem i manipulacją. 27-latek zapytany o to, czy planuje zmienić klub, odpowiedział. Dlaczego miałbym myśleć o odejściu? Mam jeszcze 2 lata umowy, zespół idzie cały czas w górę. W tym sezonie celem jest Liga Mistrzów. Musimy pozostać skoncentrowani na naszej pracy, by zdobyć kolejne trofea. Teraz moim priorytetem jest PSG. Zaangażowanie ode mnie zawsze będzie na najwyższym poziomie. Skupiamy się na tym, by wygrać następny mecz. Tak to widzę. Wszystko wydaje mi się bardzo dziwne. Jeszcze kilka miesięcy temu Neymar wręcz naciskał na transfer do FC Barcelony. Dziś zdziwiony pyta, dlaczego miałby myśleć o odejściu i deklaruje, że jego priorytetem jest klub z Paryża. O co w tym wszystkim może chodzić? Macie jakieś pomysły? Dajcie znać w komentarzu. Podczas niedzielnego meczu między Valencią a Realem Madryt doszło do komicznej sytuacji na ławce rezerwowych królewskich. Słynny golfista, 30-letni Gareth Bale, postanowił zabawić się w Bottle Flip Challenge. 21-letni Eder Militao, widząc co robi starszy kolega, dołączył się do niego. Chłopacy bawili się naprawdę nieźle. Było klawo. Zobaczcie sami. Odpowiedź na zagadkę.
Ostatni mecz między drużynami Realu Madryt a FC Barceloną miał miejsce 2 marca 2019 roku na Santiago Bernabeu i zakończył się wynikiem 0-1 na korzyść Dumy Katalonii. Gola dla FC Barcelony zdobył wtedy Ivan Rakitic. Na dziś to tyle, dzięki za uwagę, sprawdźcie też inne filmy, które pojawiają się Wam na ekranie, a my widzimy się już wkrótce, do zobaczenia!